Witamy Państwa bardzo serdecznie na spektaklu Teatru Forum. Dobry wieczór. Chcemy Was dzisiaj zaprosić na niezwykłe wydarzenie, jakim jest właśnie spektakl Teatru Forum. I chciałam zapytać na początku, kto z Państwa był ostatnio na jakimś spektaklu Teatru Forum? O, widzę tutaj. Raz, dwa, trzy podniesione ręce. To chciałam zapytać, czy chcecie się podzielić informacją, co to był za spektakl i czy Wam się podobało? Ja byłam na spektaklu przygotowanym przez młodzież pod tytułem Przegryw. Było dużo emocji. Podobało mi się. A mam też pytanie, czy ktoś z Was może słyszał, co to jest Teatr Forum? Czy wiecie, co to jest za rodzaj teatru? Tak, tutaj widzę podniesioną rękę, tak, że się orientujesz. Dzięki. I też słyszę tu od Pani, że to teatr amatorski. Tak, jest to teatr tworzony przez tak zwanych zwykłych ludzi. Nie aktorów. Oczywiście aktorzy też mogą być wśród uczestników i tych, którzy tworzą spektakl Teatru Forum, ale są to tak zwani zwykli ludzie. To, co jest ważne, to nasz spektakl zacznie się za chwilę, gdy zgasną te światła. I co jest istotne, w życiu zazwyczaj takiej szansy nie mamy, ale jakby pewne sytuacje będziecie mogli Państwo zobaczyć dwa razy. Czyli jakby pierwsze 19 minut i 42 sekundy będą polegały na tym, że 7 aktorek, widzę aktorek w zasadzie, zaprezentuje swój spektakl. Po tej części zatrzymamy, co się stanie, zobaczycie Państwo. Na pewno będziecie miały szansę trochę ten spektakl poprzestawiać, wejść w rolę, wejść w dyskusję z nami, wejść w dyskusję z aktorkami, wejść w dyskusję z tym, co tutaj zobaczycie, być może wspomóc naszą główną bohaterkę, która czegoś doświadczy podczas tych 5 scen, które będziecie Państwo oglądali. Też będziemy zapraszali Państwa do dyskusji, do przedstawienia swojego punktu widzenia, tego jak widzicie, co widzieliście, być może nawet do interwencji, wejścia w buty głównej postaci, głównej bohaterki, naszej protagonistki, żeby ją wesprzeć, żeby coś ewentualnie odeprzeć. Co jest bardzo ważne, my jako osoby prowadzące, tak zwane osoby w roli Jokera, jesteśmy osobami bezstronnymi, czyli będziemy Państwa prowadzić, tak samo jak będziemy prowadzić tutaj nasze widzoaktorki. Używam drugi raz stwierdzenia widzoaktorka, dlatego, że jakbyście Państwo byli tutaj na tej granicy, byście zobaczyli, że granica między światem sceny a światem publiczności jest płynna i praktycznie nie ma, odróżnia ją jedynie kolor. I dlatego mówimy o widzoaktorach, że jakbym się na Państwa stronę mocy przesunął, jestem na tym samym poziomie co aktorzy, czyli mam wpływ na to, co się dzieje i Państwo też możecie tam wejść. To odróżnia Teatr Forum od wszystkich innych teatrów. Dlatego jeżeli w Państwa głowie, w sercu, gdzieś jeszcze głębiej pojawi się chęć, a pojawia się zgoda, serdecznie zapraszamy do różnego rodzaju interwencji, ale dopiero po drugiej części, czyli jak zgasną światła, nie 19 minut i 42 sekundy, zamkniemy ten spektakl, później zagramy go jeszcze raz, będziecie mieli Państwo możliwość go obejrzeć drugi raz, no i wtedy już totalnie poprzestawiać to wszystko. Jak się nazywa to przedstawienie? Tak, już podamy tytuł. Tytuł spektaklu jest W czterech ścianach. Taki jest tytuł tego spektaklu. A w ogóle jeszcze napomnę, że całe to wydarzenie dzieje się w ramach międzynarodowego projektu Cena Wolności i Demokracji, który się dzieje teraz jednocześnie w 6 postsowieckich państwach, gdzie właśnie młodzi ludzie przygotowują spektakle teatru Forum związane z tematem takim, jak żyje się nam dzisiaj, czy odczuwamy jakiś wpływ właśnie czasów komunizmu, czy
najmłodsze pokolenie, czy to współczesne pokolenie młodych ludzi czuje jakiś wpływ tamtej epoki. I to też jest przedmiotem naszego spektaklu, właśnie gdzie ta wolność, jak ta wolność jest postrzegana, co jest ważne. Zatem za chwilkę Was na to zaprosimy, ale jeszcze chcemy się przywitać z Wami w taki sposób forumowy. Tak, i w tym celu, żeby trochę wyjść z tego, może wygodnego miejsca, chcielibyśmy, żebyście, nie będziecie chodzić, ja wiem, że jakby miejsce jest wygodne, natomiast chcielibyśmy, żebyście spróbowali się przywitać łokciem z osobą, która siedzi obok Was, za Wami albo po skosie. Tak. Łokciem. Ja Michał. Tak, tylko łokciem w sposób nierozpychający się, ale taki przyjaciel. Tak, docenili się łokciem, w sensie, że jakby koronawirus lubi być na łapkach, na dłoniach, a na łokciach go nie. Więc jakby łokciem, witając się, można się przestawić. Jak ktoś bardzo chce wstać, może wstać i przywitać się z osobami z innych urzędów również. Natomiast jakby też szanujemy tą decyzję, że ten łokieć nie wszedł komuś, który tak to boli. Tak właśnie tego nie robimy. Koledze z boku. Jeszcze raz. Jak w kościele. Przekaźcie sobie znak łokcia. No dobrze, następnie bardzo mówili. Miał być bardzo pokojowy gest, dlatego poprzedziłem, żeby tam nie wpychać żadnej osobie z boku. Ja wiem, że czasami chce się komuś łokcia wepchnąć i wątróbkę, ale to nie wiem. Jakby, też jakby pół żartem, pół serio to mówię, natomiast więcej jest po stronie serio niż żartu, ponieważ teraz forum jest taką metodą, gdzie mierzymy się z opresją, mierzymy się z przemocą i agresją, więc jakby to jest... Tak, to było sprzyjające agresji, niewątpliwie. Myślę, Wiola, że możemy powoli przechodzić dalej. Spektakl pod tytułem W czterech ścianach powstał w ciągu ostatniego tygodnia, w ciągu sześciu ostatnich dni, a został stworzony przez siedem uczestniczek, które zaraz się też Wam przedstawią jako postaci tego spektaklu. Ale powiem jeszcze krótko, co to będzie za historia. To jest historia Anki, 23-letniej dziewczyny, która mieszka w jakimś większym mieście razem ze swoją mamą i ze swoją młodszą siostrą. Ale rodzina Anki to także babcia, ciotka, kuzynka, także starsza siostra, która za kilka dni wychodzi za mąż. Ta rodzina także ma taką ideę przekazania, właściwie ideę w osobie Nestorki tej rodziny, Nestorki tego rodu, babci Leokadii, chce przekazywać tradycje solidarnościowe. Głową rodziny jest też w pewnym sensie właśnie ta babcia, bardzo silna kobieta, która wychowała swój charakter w trudnych czasach PRL-u, ogarniając dom, ogarniając rzeczywistość, wychowując dzieci, zdobywając rzeczy trudne do zdobycia pod nieobecność swojego męża opozycjonisty. I etos takiej silnej kobiety, twardej, niezniszczalnej, ogarniającej, ale także nie narzekającej i nie pozwalającej sobie na błędy, chce przekazywać młodszym pokoleniom. Pytanie, jak się młodsze pokolenie do tego ma i czy chce taką tradycję, takie dziedzictwo przyjąć. O tym będzie dzisiaj ta historia, a teraz... Dwie rzeczy jeszcze musimy zrobić. Ja muszę włączyć klimatyzację, bo ona będzie wprowadzała szum, poprosić Pana, a Ty może powiesz, o jakich momentach trzeba pamiętać. To jeszcze zanim to powiem, o co Was poprosimy, to chciałabym, żeby przedstawiły się bohaterki tego spektaklu. Ja jestem Anka. To ja jestem Ewa i jestem mamą Anki. Marysia, młodsza siostra Anki. Justyna, starsza siostra Anki. Leokadia, babka Anki. Alicja, ciotka Anki. Krysia, kuzynka Anki. Zanim zacznie się spektakl, mam jeszcze do Was prośbę. Zwróćcie uwagę w czasie tej historii na sytuacje, które będą wywoływały Wasz sprzeciw, Waszą niezgodę, Waszą złość czy jakieś wkurzenie. Zwróćcie na nie uwagę i zapamiętajcie je. Będziemy chcieli po spektaklu do nich wrócić i porozmawiać chwilę.
o nich z wami. Jak będziemy mogli wpływać na drugą część spektaklu, na pewno powiemy. Powiemy po pierwszej części. Nie przedłużając. Zapraszam. Jak byłam w Hiszpanii, robiłam taką ikonę świętego Wawrzyńca. No. Czy ikony tak wyglądają? Znaczy, ja robię troszeczkę tak bardziej, bardziej pod takim względem psychologicznym. Czyli tutaj jest jakby święty Wawrzyniec, płomieniach, także to tło nie jest złote, tylko i też chcę im nadawać taką ekspresję. Mm-hmm. A tu jest w ogóle święta Judyta z Holofernesem. Także ta ekspresja jest bardzo wyrazista. No fajne, fajne. A masz jakieś kolejne oferty? Znaczy to, co ci mówiłam, to w Bułgarii. I co z tym zrobisz? No jeszcze zastanawiam się. Rozumiem. Ty mi coś mówiłaś o studiach? A tak, wiesz, po tylu latach pośpiechu, ciągłej pracy, braku odpoczynku, gromadka, dzieci, dom, wszystko, jeszcze jakaś praca dorywcza, stwierdziłam, że zrobię coś dla siebie i skoro jestem w stanie w domu ogarnąć gromadkę dzieci, to dam sobie równie dobrze radę w biurze i idę na zarządzanie. Super. A jak tam mężu z tym? No wiesz, obiecał mi, że zajmie się dziećmi, więc powinno być wszystko dobrze. Ekstra. Dobra. A właśnie, jak się czujesz? Dobrze. Wiesz, o czym mówię. Dziewczyny, chodźcie tu pomóc do kuchni. Gadamy potem. Właśnie mi do parkomatu przyszło, więc później z tego zlotu czarownic będę mogła wyjść. Popatrz, fajne? Zaraz zobaczę. Popatrz. Fajne? Co myślisz? Chodź już tutaj. Fajne? Ja jesteś naprawdę. Czemu? No po co? Fajne jest. Do Bułgarii sobie wezmę, nie? A skąd wiesz o Bułgarii? Wszyscy wiedzą. A co to, jakaś tajemnica? Nie. No. No bo wiesz, ja już sprawdziłam, to jest w ogóle 1452 km, więc to nie jest tak daleko. I w ogóle pokażę ci, ja już taki plan podróży wymyśliłam, co my tam zobaczymy, jak ja tam do ciebie pojadę. Czyli rozumiem, że nie mam wyboru i mnie odwiedzisz. No jesteś moją siostrą, Anka, nie? O, coś idzie. No dziewczyny, ktoś puka, czemu nie otworzysz Krysia, to może twoja mama? Mówiłam, zaraz teraz. Hej. Jak to się ubrała? Całą nogi ci widać. Hej Ewa. Cześć Ewa. Słuchaj, pięknie masz czas na razie. Proszę. Hej Ani, ja słyszałam, że ty masz jakąś nową ofertę pracy. Tak, nie mogę powiedzieć, że wszystko na mówisz przy stole. Marysiu. Cześć. Staniesz? Chyba idzie. Czemu tak późno? Miało być wszystko przygotowane. Ale nie wiem, jak się z tym usiąść. Cześć, mamo. Cześć. Ty
babciu. Marysiu, weź usiądź jako człowiek. I schowaj ten telefon, wiesz, że to niszczy mózg. Pomóż mi się z bo się to zdarzy. Cześć, mama. Cześć. O, Anka, ty w domu? Nie, bo zjazda? Pewnie przyjechałam. Justysiu, chodź, przywitaj się z babcią. Moja kochana wnuczka, chodź. No, tutaj znajduję sobie męża, kochanego mężczyznę, który się będzie... Tak. O, matko! Boże, ja się tak stresuję. Ja się tak stresuję. Wyobraźcie sobie, że się nie mogę do Krawcowej dodzwonić i ja nie wiem, co po prostu z tym zrobić. Ale no. Spokojnie, jestem jak w tym, nic jeszcze nie oznacza. Zadzwonisz jeszcze raz wtedy, jak coś, to będziesz kochanie, się martwić. Kochanie, spokojnie. Bez jeszcze czas. A w ogóle może byśmy się wzięły już za jakieś przygotowania czy coś. Trzy dni zostały, to nie jest dużo czasu. Do tego właśnie chciałam dojść. Ewa, weź siostrę ze sobą, Alicjo, idź ze mną. Dobrze, dziewczyny, do kuchni. No, to Anka? Marysia, ja pójdę. Nie. Przygotować na przyjazd gości. Trzeba przygotować ogródek. Ale dziewczyny, wstawaj. Anka, idziemy. Dobrze, ale nie. Idziemy, już. Dobra, babciu. A nie lubię w tej ziemi grzebać. Rękami tak nie. Nikt nie lubi, ale trzeba teraz. A ty komuś mówiłaś? Ty to miałaś zrobić. Dobra, babciu. Tak, zaraz przyjdę. Macie jakieś proteczki? O tobie? No jak? O siostrze masz. Fajne to. Dla jakiegoś chłopaka? Twojego. Oj, Maria, proteczki. Ja tyle ci porozmawiamy wszyscy razem. Dobra, babciu, idę! Jeszcze nie mówiłam nikomu. Ja rozumiem, że nie chcesz się tym może dzielić na forum, ale posłuchaj, decyzja jest bardzo ważna. Wiem, co mówię. Teraz jest ten czas, masz młodość. Możesz wyjechać gdzieś, rozwijać karierę, korzystać z okazji. Nie pakuj się w coś, przez co będziesz cierpiała przez dłuższy czas. Skosztujcie, która lepsza, żebym wiedziała. A przynieśli jeszcze jakieś lepsze? Tak. Ale mamo, spokojnie, jest jeszcze trochę czasu. Panna młoda biega. Dobrze, to my poradzę sobie, poradzę. Ale już to jest taka obrotna, mamo. Widzisz, że mama jest gorsza, co tam była zrobić. Jest jeszcze czas. Może wstawię już się w końcu. Mamo, ale one... przy stole. Spokojnie, mama. Do środy nas pewnie zdążymy. Jak wrócę, to ma być wszystko posprzątane, a ty masz się przebrać. Dobrze. To dziewczyny, słuchajcie, może tarczą w tym czasie, bo tarczę nie narzekać. Czemu nie? Idź, mam. To której chciała sałatkę? Anka do środy. Tej czy tej? Wiesz, to może tej. Dobra. To mówi, dobra? Słyszę tylko. Tak? A ty, Alicja, którą gdzieś miała? Ja nie będę. A czemu? Coś nie tak? Chcesz coś do picia? Poczekaj, Ania, ja ci nałożę. Chcę cię pewnie talerze nie podobają. No takie talerze... O, to będziesz nałożę, tak? To trudno z nich jeść. Ja nie mam, a ja groszku nie lubię. Ania, dołożę ci jeszcze? Pewnie. A Ance to nie dokładaj więcej, bo ona tutaj ma takie boczki, wróci. Marysia... No co, ma boczki? No, Marysia, ma? Marysia, przestań, nie bądź nim. Komuś coś jeszcze? Siadaj sobie. Wystarczy. Żadna może groszku nie lubię. Wyłoż sobie. Już się podam. Słuchajcie, groszek groszkiem. Ania, opowiedz o tej ofercie pracy. To jest w końcu coś stałego, czy na dorywce? A, to jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle będzie jechać Ania, więc jakby... Jak to nie? Chyba korzysta z takich okazji. No, ale jeszcze nie zadecydowałyśmy, czy gdzieś pojedzie, więc jakby to nic pewnego. Nic pewnego. A gdzie to w ogóle? W Bułgarii. No, ale to dość daleko, więc nie wiadomo, czy pojedzie. Daleko. I co byś w tej Bułgarii robiła? Z
Znaczy, to jest renowacja ikon w całym kościele, także ich jest tak, no, tak na miesiąc, dwa, na więcej, może nawet. Na miesiąc, dwa. No dobrze. No także to nie jest takie długotrwałe, więc nic się nie stanie, jak jej przepadnie. Jasno, nie. Czas na mnie, trzeba łapać takie chwile. A, nie musi jeszcze. Jakbyś chciała bardzo podjąć jakąś pracę, to zawsze jest nasz warzywniak. Oczywiście, prawda? Że Krystyna się najlepiej, jakby po prostu do końca życia siedziała i pracowała, ponieważ nie dotykaj mnie warzywniaku bez ambicji. Ale, Alicja, o co ci martwisz? Justynka pracuje w warzywniaku. Wyobraźcie sobie, że Krawcowa nie może, po prostu odmówiła mi. Okazało się, że nie ma czasu. Na trzy dni przed ślubem. Przypomniałam, że nie ma czasu? Powiedziała mi, że ma wyrywaną ustępkę u dentysty i nie jest w stanie. No nie wiem, po prostu dobrze, nie wiem. Nie stresuj się. Masz jakąś krawcową? Nie stresuj się, ja mam chyba znajomą krawca. No, głupi pomysł, Marysia. A masz ty jakiegoś kawalera? Anka ma dużo chłopaków. Cały czas jakiegoś właśnie. Ale obecnie nie ma żadnego takiego stałego, więc nie ma o czym mówić chyba. Nie masz nikogo, kto będzie wspierał? Czyli Anka ma i pracę niestałą, i chłopaków niestałych. Świetnie. A słuchajcie w ogóle, bo na weselu ma być mężczyzna w orkiestrze, który gra na waltorni i nie wiem, czy ten... Waltorni. Tak, na waltorni i po prostu martwię się, czy się spodoba. To jest ta kuba, na której grał kiedyś wujek, tak? Tak, tak. No, no. Myślę, że się spodoba. Aniu, to powiedz mi, co jest takiego stałego w twoim życiu? Czemu ty ją tak frustrujesz? Stałe jest to na pewno, że my ją kochamy. Nie musi wcale nie czekać. Ty się za mnie w ogóle... No. Ale rozmawiam z ciocią. Ania, nie przerywaj. Nie, no bo tutaj widzę, że i praca nie stała, i chłopak nie stały, to dziewczyna ma 23 lata, to powinna już na właśnie, jest młoda, nie musi wcale jeszcze się takimi rzeczami zajmować. Oczywiście, trzeba tak wychowujesz, nie dotykaj mnie, tak wychowujesz dzieci, że nic nie musi. Ale Ania jest młoda, może teraz spełniać swoje marzenia, rozwijać się. Ona się obejrzy, już w ogóle będzie po prostu na bruku pod mostem mieszkała. No, na pewno i pod mostem zawsze będzie ten warzywniak. Widzisz, jak ciągle ma. Właśnie, że go doprowadziłaś. Ja doprowadziłam. No! No dobrze, ale nie, po prostu nie frustruj moich córek. I nie, bo ty wychowujesz taki mięczak, jeżeli w ogóle nie można nawet zetkać, tak? Alicja, moje córki nie muszą się jeszcze zetkować, bo żadna z nich nie miała takiej wpadki w wieku 18 lat jak twoja i nie musiała zaraz tworzyć rodziny. Przepraszam bardzo. Dajesz mnie jako przykład w tym domu. I spojrzałaś na swoją córkę w ciąży, jak chciała wiedzieć. Co? Ale jaja. Nie, dentysta, waltornia, teraz jeszcze ciąża. W dniu mojego... przed ślubem. A dostanę jej pokój? Mama? No co, będę miała jej pokój, czy zajmie więcej? Tak. Świetna rodzina. Babciu, słuchaj, ja muszę z tobą pogadać. Po prostu tam przy stole jest taka gorąca atmosfera, a no wiadomo, mamy tylko 3 dni do mojego ślubu, 3 dni intensywnych przygotowań, a po prostu ostatnio i Krawcowa mi odmówiła, bo mam mieć wyrywaną ósemkę i martwię się, czy gościom się spodoba waltornia na weselu. No i jeszcze Anka jest w ciąży. Poczekaj, kochanie. Mam nadzieję, że nie dosłyszałam. No, Krawcowa ma mieć wyrywaną ósemkę. Martwię się, czy to do ostatniego przejdzie. No, Anka jest w ciąży, Kryśka mi powiedziała. Czyli wy wszyscy już wiecie, tak? No tak, babciu, ja nie wiem, bo to nie jest dużo czasu. A moje wesele, a mój ślub. Kochanie, najpierw to ja muszę zrobić porządek z tym burdelem. Babciu! Powiedziała? Tak. Słuchaj, Anka. Są 3 dni do mojego ślubu. To ma być mój dzień, moje wesele, a wszyscy gadają tylko o twojej ciąży. Słuchaj, jak nic z tym nie zrobisz, nie wiem, nie sprawisz, że oni wszyscy się zamkną i nie skupią się na moim weselu, to ja po prostu ja cię nie chcę widzieć. Słyszysz? Nie chcę cię widzieć!
Gdzie jest Ania? Co tutaj się dzieje w tym domu? Nie ma. Dlaczego mi nikt o niczym nie mówi? Na chwilę wychodzę i już tutaj jakieś sekrety, tajemnice, coś wychodzi. Nabierz. Ewa! Zobacz, jak dziwna jest ta rodzina. Co mama chce działać? Justynka, chodź tu! Babciu, nie do kubka. Kochanie, nie przyjdę. Nie przyjdę. Ja może pójdę po Anię. Od kiedy wiecie? Chodźmy. Mamy babci. Mamy babci. Aniu, proszę wstań dziecko, wypowiedz się na temat sytuacji, naszej rodzinnej sytuacji. No ale co mama chce usłyszeć? No właśnie, prawdę chcę usłyszeć. Mama wie, no Ania jest w ciąży. Anka wpadła. O. Ale nie jesteśmy w PRL-u przecież w dzisiejszych czasach. Co druga wpada? Ale nie w naszej rodzinie. W naszej rodzinie, no. W naszej rodzinie, tak. Aniu, proszę, wypowiedz się. No jest w ciąży, może już mama przestać ją naciskać? Wystarczy. Nie, nie mogę. Skupmy się na Justynie. Niech ta sytuacja się wyjaśni. Wyjaśni to bo się... Bo to, co się dzieje, to się zsypie rodzina. Tak to właśnie wygląda. To może ja tutaj, żeby rozładować atmosferę, to może toaścik. Ale za co ty chcesz ten toast wznosić? No, siadaj tu dziecko ślub, po prostu. Tu dziecko? No tak, właśnie tak to wygląda. Tu ślub, tu dziecko. To i co wiesz? To za skandal rodzinny, który wywołała twoja córka, Ewa, co? Ale jaki skandal! No jak to jaki skandal? Przecież ona będzie niezamężna z brzuchem łaziarkowicy i trzeba ją gadać, tak? Ale my sobie damy radę! Oczywiście, wydaje się, że zawsze dasz radę. Anka, ty możesz pić, co? Ania, która nie potrafi zdecydować się, jak praca, jak chłopak. Ona nawet nie potrafi się zdecydować, że ten kieliszek wziąć do nas, czy nie, jak ty ją... Przestań! W którym momencie to jest moja wina, nie krzyczy na mnie. Nie widzicie, że ona sobie nie radzi. Ona nie da rady jako matka. Damy sobie radę. To jest twoje dziecko. Wychowujesz dziecko bez ambicji, które będzie... To jest hańba. I wiesz co, Ewa? Wychodzimy, chodź Krysia. Wychodzimy. Widzisz, mamo? A babcia ty idziesz zajarać? Mam dość! Dlaczego mama wychowywałaś? Wiesz co, popatrz na swoją córkę. Moją córkę i pilnuj to koło. Dobra, Anka. Kurde, no nie chciałam przecież. Nie wiedziałam. Sorry za te teksty o chłopakach i o tym boczkach. Nie wiem. Chcesz więcej wina? Chcesz więcej Bułgarii? Maryśka, odpierdol się! Jak ty się odpierdol się? Odzywasz? Jezu, dobra! Rób to chcę! Dobra. Się w ogóle nie przejmuj! Damy sobie radę. Tak na szybko licząc, potrzebne nam jakieś dodatkowe 1000 złotych. Justyna wyjaśni więcej zmian w warzywniaku. To jest rozwiązanie. Dobra. Może Maryśka też może pracować w warzywniaku? Ty też. O, ty też będziesz pracować w warzywniaku. Widzisz? Sprawa prosta. Damy sobie radę. Nasz warzywniak dobrze prosperuje. No i mamy co sprzedawać, nie to co puste półki, jakiś ocet. No i dobra, to już załatwione. Dziecko ci wychowam. Ja 2 z 3 wychowałam, kolejne też mogę wychować. Się w ogóle nie przejmuj. Trochę będzie ciasno, ale co rodzina, to rodzina. My sobie na pewno damy radę. A jakby się przejmowała, że będę mówić, to na spoko. Powiem, że to moje. Ja w ogóle się nie przejmuję. Coś jeszcze? Nie, chyba z tym krajem powinnyśmy dać radę. No jak będziesz bardzo zmęczona tą pracą, to Justyna weźmie twoje zmiany. Także spokojnie. Wychowamy to dziecko, urodzimy. Dobrze będzie nam. W naszej rodzinie kobiety zawsze dawały radę. No i co ty, Anka, na ten plan? Anka, mów do mnie!
obejrzeliście historię po raz pierwszy i mamy do Was pytanie. Czy podobała Wam się historia Anki? Czy podobał Wam się ten spektakl? Nie chcesz powiedzieć, że nie, to tylko